Więc... Już się zaczęło? Może? A, okej. Okay. Tak, mówiliśmy Wellingtona tego. Ale Gordona. Gordon jest, okazuje się karateką, czy judoką, czy kimś takim. Putin też. Trzeba zrobić epic fighta. Walka stulecia. Pamiętasz to? Batman vs Superman. Gordon Ramsay kontra Vladimir Putin. Dobra, więc dzisiaj robimy... Dobra, może od początku. Tak, zacznijmy od początku. Cofamy się w czasie. Tak. Był dźwięk cofania się w czasie. Tak to brzmi. Więc... Witajcie w weekendowym vlogu. Jeszcze raz. Jak bardzo wyszło. Okropnie. Dobra, Kuba, ten, przywitaj się może. Dlaczego? Tak? Jak ty nie wiesz co zrobić, to po prostu robisz jakieś randomowe rzeczy. Na przykład teraz pytałeś siedzenie. No, trudno. Chcę podstawić, żebym miał wygodnie na przyszłość, żebym nie musiał po nie później iść. Więc... Muszę zrobić jakieś takie wejście, żeby to wyglądało naturalnie, że... O! Dzień dobry! Jezus Mary! Witajcie w weekendowym vlogu! Dzisiaj będziemy robić... Fistaszkowego sandwicha! Przepis... Idealny. Autorstwa Magdy G. Nie możemy powiedzieć Magdaleny G. Magdaleny G. Nie wiemy jakiej, ale no, domyślamy się, że tak powiem. Znaczy wygląda obrzydliwie, także tak. Fajnie. Co musimy Max w takim razie zrobić, żeby skomponować i przygotować w sposób poprawny naszego fistaszkowego sandwicha? Sandwicha. Jej, cukier! Okej, więc musimy wyciągnąć robota kuchennego naszego. Może wytłumaczymy najpierw, czym jest fistaszkowy sandwich. Fistaszkowy sandwich. Jest to wyrafinowane danie, serwowane tylko w najlepszych i najbardziej ekskluzywnych restauracjach. Żeby je przygotować, potrzebny nam jest zaufany robot kuchenny, postawiony w zaufanym miejscu na zaufanego robota kuchennego. Jeżeli nie macie takiego miejsca, to radzę sobie takie znaleźć, bo w jednym wypadku nie będziecie mogli go poprawnie używać. Idealnie. Następnie należy wziąć to. Nie wiem, czy w ogóle będziemy tego używać, szczerze mówiąc. Pewnie tak. Zainstalować to tu. Głowicę w naszym zaufanym robocie kuchennym. Wiesz, co mnie zastanawia? Dlaczego to jest nazwane weekendowy vlog, skoro za każdym razem gotujemy? Nie wiem. Nie wiem. Skoro jest modelarski vlog, to będzie gamingowy vlog? Tak. Wiesz co, Max, bo ja nie wiem co robić. Tak! Nie znam przepisów. Kuba, składniki! Tak, składniki. Trzeba wymienić składniki. Właśnie, zapomniałbym o najważniejszym. Do przygotowania naszego fistaszkowego sandwicha. Kuba, musisz przyjść tutaj w miejsce ten, w miejsce do nazywania. Potrzebne nam jest cukier biały, w tym wypadku marki Diament. Mąka Basia, ekstra wypiek. Nie, to robić jakiś żart chyba. Dolnośląska mąka wrocławska. Czym się różni od mąki Basi, nie wiem, ale poznaj dobrą żywność, to jest dobre. O, kolejna Basia. Kolejna Basia, a to jest tortowa w tym wypadku. Ekstra. A to jaka była? To jest nie... ekstra wypiek. To jest ekstra wypiek. Potrzebne nam jest jeszcze masło, które jakimś cudem jeszcze jest w jednym kawałku. Jak to się stało, że bo ostatnio była temperatura 40 stopni. Cukier puder marki Diament. Gluten free peanut butter smooth, czyli masło jakie rzekowe. Jakie firmy, Kuba? Marki Sante. Oh fuck, to ma być takie... To jest dobre, Max. Tak to miało być. Oh fuck. Dobra, może to do lodówki za chwilkę włożymy. Wiesz co, już to zrobię. Jeszcze cynamon. Oprócz cynamonu potrzebujemy także... Nie, przez Magdaleny G, przepraszam. Wypiek... Max, żebyś stracił nazwisko Magdaleny G. Kto to może być Magdalena G? Znana kucherka Magdalena G, przecież dużo jest takich. Tak. Potrzebujemy jeszcze cukru wanilinowego. Jak dzieci myślą waniliowego. To jest smarek, głupie dzieci. Co należy zrobić, bo ja naprawdę nie wiem. Improwizuj. Nie, sprawdzam już. Nie, ja mogę improwizować, no proszę bardzo. Dobra, sprawdzę. Bardzo krzywy nadruk mają. Taki zaskakujący krzywy nadruk. Po prostu trzeba puścić muzykę w tle, to jest lepiej. Ale będzie w tle. Ale nie teraz trzeba puścić. Ale to jest to okopyrajtowane, to ale nie wolno. Mógł się zrelaksować. Ja muszę być zrelaksowany. Nie możesz być zrelaksowany, musisz być całkowicie napięty. Kuba, masz być całkowicie napięty. Pnij się, Kuba. A, nie idź.
To jest fajne. Nie zwróciłem uwagi na problematy, co tam jest. Nie żartuję w tym momencie, naprawdę. Znaczy to jest... A jeżeli się zastanawiasz, co to są te tłuste plamy na ścianie, to jest wątróbka. Która nagle zaczęła eksplodować. Należy na pewno stopić masło, tak? No to już to się dzieje. Także... To już w takim razie mam zamiar przedstawić wam najlepszą metodę. A bo ja kamerę mi nie obrywa. Najlepszą metodę. Metodę topienia masła. Wybaczę na przepis ogólnie. Tak. Żeby masło stopić w sposób taki, żeby przy okazji nie uwaliło nam całego garnka, należy wziąć dwa garnki. W miejsce ucieram masło z cukrem pudrem, aha, to nie trzeba chyba roztapiać. Jak to nie? No, no. Czekaj, jaki jest pierwszy krok? W misce ucieram masło z cukrem pudrem. Dobra. Ile tego masła, ile cukru? Chyba to było 125 gram? Tak. W sensie, że masła, tak, 125 gram. Z ujęcia ciągle z jednej perspektywy. Trzeba zmieniać perspektywy, Marcin. Ja mam perspektywę na przyszłość. Nie, trzeba mieć perspektywy takie ładniejsze. Nie, bo próbuję operować kamerę, czytać przepis gdzie na raz. Gdzie miski? Tam, gdzie są miski. A gdzie są miski? Po prawej. Po prawej. Po prawej. Po prawej. Jej. Dobra, potrzebujemy w takim razie masła. Takie coś do ucierania rzeczy. Takie wiesz, takie fajne takie. Takie? Nie tarpy. Chyba podaj. Wiesz, takie jakby drewniane z taką kulą na końcu. Tylko, że to nie jest kula w tym wypadku. To jest fajne. To jest ostrzałka, tak? No. Okej. Okay. Ja mam taką fajną, zaawansowaną technologicznie. Nie po prostu taką starą. A to dla osób ograniczonych, które nie mają żadnych umiejętności manualnych, tylko muszą po prostu do przodu i do tyłu pocierać, tak? No, ale to jest lepsze. Nie musisz się męczyć. Jesteś ograniczony. Max, ty jesteś ograniczony. Sam jesteś ograniczony. Sam jesteś ograniczony. Czego ja szukam? Nie wiem. Max, weź się ruszaj, bo tak kamera nie biegnie. No ale ja próbuję czytać przepis, kurde. To daj mi przepis, albo weź statyw. Miejsce uciera masło z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Tak. Bierzemy ile? Cały cukier jeden? Ile to cukru waniliowego? Czekaj. Cukru waniliowego to jedna paczka cała. To jest mała paczka, to chyba dwie. Nie, jedna. Kuba, naprawdę. Nie dorzucaj drugiego. Cukier pudry, ile tego? Cukru pudru potrzeba 4 łyżki. Weź statyw, Max. Weź statyw. Po co? Żeby tak wszystko było lepiej. Czekaj, Kuba, dobra, to będę to robić. To całkowicie nieprzemyślane chodzenie w kółko. To już najprawdopodobniej za klimat śmieszny vlogowy. To jest jedna łyżka. Uno. Teraz jest duo. Ten, kto oglądał poprzedniego, chyba że ten vlog wyjdzie przed tamtym, to wtedy... Nie, znaczy już A. W chwili, kiedy to nagrywamy, to edytuję już... Jestem w połowie edytowania pierwszego odcinka. Tak, może to wam jakby da więcej perspektywę, z jakim wyprzedzeniem nagrywamy tak, nasze vlogi. Nagrywamy to... Wszystko zaplanowane. Nagrywamy to w przeddzień opublikowania najnowszego odcinka, także... Tak, tak jest. W sensie, że ósmej części... Ósmej, trzeciego... Chyba... się chyba już pogubiłem trochę. Tak, chyba, że coś się po prostu zmieni wtedy. Tak. Należy następnie zainstalować do naszej miski. To będzie 100 gram, czyli 125 gram, to będzie tak. I ta prawa, lewa część znaczy, to tak. Duże. Nie mogę to złapać. Super, zasłoniło mi następnie... ten cukier puder. Następnie należy to utrzeć. Nie wiem czym. Przyjmij to po prostu do miksera. Tak. To jest rozwiązanie naszych problemów. Po ładzie pokazujesz, Kuba. Wiem, na odwrót. Okej. Okay. Teraz należy zainstalować to tak. Należy zainstalować urządzenie mieszające. Okej. Okay. A dla mnie działa bez zarzutu. Chyba to jednak musiało być roztopione masło. Jest taka możliwość. Dobra, następny krok. Następny krok w takim razie. Cukrem pudrem dodajemy cynamon. Dobra, cynamon możemy od razu dodać. Ile tego cynamonu? Nie wiem, paczkę. Szczypta. Nie, jak dla mnie to działa wyśmienicie. Mogło być gorzej. Mogło być także lepiej. Nie ma. O tym nie będziemy rozmawiać. Szczypta idealnie. Tak, to była szczypta. Tak, w ogóle to nagrywam to trochę w pośpiechu, bo trochę straciliśmy czas na tak. Tym, jak... Oglądaliśmy tak, a przed tym, jak... Maxowi rozpieprzył się rower. Tak. Dodajemy cynamon, gdy masa jest jednolita, wbijam jajka oraz dodaję masło orzechowe. No to może poczekamy, aż będzie jednolita. Jak dla mnie jest jednolita, patrz. Czekaj, weź to, bo się przyjrzymy. Tutaj trzeba dokładną inspekcję zrobić. Nie no, jednolita jak cholera, no patrz. Jednolita jak... Dobra, może jeszcze chwileczkę. Następnie należy. A ile tych jajek w ogóle trzeba? Dwa małe jajka, dobra, załóżmy, że to są małe jajka. No wyglądają jak małe, ten jest jakiś upośledzony, więc... Należy je dodać w sposób przedstawiony na...
pilnie, spróbuję to nie rozpieprzyć. Zaskakująco dobrze wyszło.